że mi ten bezpiecznik zostawiłeś? O ja cię sunę, co to jest? Się wystraszyłem tego. Smutny manekin. Przywróćmy go do ładu. Może mi nie zrobi krzywdy wtedy. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Straszydło. A dzisiaj będą dwie gry o manekinach. Tak, pierwsza to jest Urbex, a druga Manekin. Lubicie manekiny? Jeśli tak, to wam się spodoba. Potem nie wejdziecie do sklepu z odzieżą. Więc ja bym uważał. Będziecie unikać manekinów. W takim razie zapraszam was do odcinka ze Straszydła. Miłego oglądania. Lecimy. I witam was serdecznie w kolejnej grze o nazwie Urbex. Tak. Urbex. Będziemy sobie zwiedzać opuszczony budynek. 10 albo 1.0 raczej. Szybko się zaczęło, nawet nie było menu głównego. No nie, tutaj nic nie ma. Najbardziej mnie niepokoi to, że nie mogę biegać. Więc troszkę słabo, troszkę słabo. Halo, halo, wiedziałem, że coś zaraz mi tu zacznie walić. Jest jakiś klucz. Jak go mam wziąć? Dobra, wziąłem klucz. Wyskoczy z prawej? Nie. Ale do czego to jest klucz? Jeju, myślałem, że coś tu jest na szafce. Na regale bardziej. O nie, on tak powoli chodzi. No nie tutaj. O nie. Gdzie są drzwi, które ja mam otworzyć? Nie podoba mi się ten urbex. To jest miasto chyba. To nie jesteśmy w piwnicy, po prostu jest noc, a my jesteśmy gdzieś na górze. No to musi być do tego ale gdzie? Bez sensu. Może tak naprawdę nie ma drzwi, tylko mam ich szukać, co? I zaraz mi wyskoczy coś. Halo? Na pewno mi coś wyskoczy. Teraz? Halo, halo? A może tutaj? Oho! Się wystraszyłem, bo naciskam 10 razy i za 10 dopiero załapało, nie? Super! Nie. Mam się schować do tej szafki, tak? No to wygląda, bo... No patrzcie, no nie działa! Chyba, że to sterowanie jest jakieś takie. No nie. Bez sensu. Halo, halo. No jaki to miało sens? O! Coś, żem znalazł, ale co? Chyba bezpiecznik jakiś. Tak mi się wydaje. Halo, halo. Czy ja mam to wepchnąć tu i będzie git? No nie jest zły bezpiecznik. Co się stało? Chyba tam się otworzyło, nie? Nie to, nie. I tak biegać nie mogę, więc jak mnie zacznie coś gonić, to już wiem, że umrę. Po prostu umrę. Dawaj. Wyłaź. Wyłaź, kochanie. Dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj już! Co to? Dawaj! Co to? Nie. Może zaraz mi coś wyskoczy. Dobra.
Czy tutaj potrzebuję bezpiecznika znowu? O nie, muszę poszukać bezpiecznika. Chyba. Przecież ja się boję tutaj chodzić w ogóle. Pewnie mi wyskoczy. W każdej chwili wyskoczyć może i pewnie wyskoczy w najmniej spodziewanym momencie. No nie ma bezpiecznika nigdzie. Więc co to były za odgłosy? Mam zabrać tamten bezpiecznik, czy jak? Fajnie. A on był w tej szafce! Cały czas, a tu jest drugi bezpiecznik. A to fajnie, miło z twojej strony, że mi ten bezpiecznik zostawiłeś. Manekiny. Jaki manekin dzisiaj się do mnie uśmiechnie. One się ruszają, obserwują mnie. No fajnie, ja już to widzę. Włożę bezpiecznik i mi wyskoczysz, tak? No dobra, dawaj. Jeszcze nie jest tak źle? Halo, halo, pani manekin? Czy to ty będziesz tym, który wyskoczy? Nie. Teraz mi wyskoczy. Teraz. Że co? Co? Kurde, tyle było momentów. Tyle można było zrobić. Może ja coś źle zrobiłem? No nie sądzę. No dziwne. A teraz zagramy sobie Manekin w manekina. Tak, żeby było, żeby pasowało do urbexu. Tam były manekiny, tutaj też będą manekiny. Głupie klucze. Który to? O, okej. Naszą główną bohaterką jest Lisa. I to właśnie ona będzie musiała przeżyć ten horror. Tak, będzie musiała, nie ma wyboru. Dobrze, że tutaj jest, powiedzmy, że bieganie, a raczej szybsze chodzenie. Nic tutaj nie ma. A? Światło, które nie działa. Może gdzieś tutaj jest jakiś generator? Co by było bardzo fajne. Biorąc pod uwagę, że... O nie, no tutaj się nie dostaniemy. Biorąc pod uwagę, że jest tutaj bardzo ciemno, fajnie byłoby znaleźć jakiś generator prądu, który by nam dał możliwość zapalenia tych świateł wszystkich. Co to? Te są zamknięte. Well, my man had... dobra, to nie istotne, bo ona coś tam mówi, ale nie mówi. W sensie, lecą napisy na dole. Skupmy się na grze. Coś tam wspomina o matce, coś tam pierdółki. Co to było? W ogóle, fajne drzwi, nie? Fajne drzwi. Ekstra. Co my tu mamy? Ciemny pokój. Zamknięty. Dobrze. Też nie działa. Co to jest? O ja cię sunę, co to jest? Się wystraszyłem tego. Ale dziwactwo. A wszędzie tak jest? Nie, no tylko tam. O co w tym chodzi?
Tylko w tym miejscu. Może coś potem tutaj znajdziemy, albo stąd wyjdzie właśnie manekin. No, dobrze mieć to na uwadze. Okej, tu jest zaryglowane. W jakiś sposób coś tam blokuje. Okej, no to jeszcze wyżej. Dzień dobry. Nie zamykajcie się drzwi. Tutaj nic nie ma. Może tutaj prąd działa? No nie. Ogólnie są dwie żarówki, ale obydwie nie działają. Kinda feel sorry for... Smutny manekin. Przywróćmy go do ładu. Dobra, bierzemy, damy mu główkę, proszę bardzo. Może mi nie zrobi krzywdy wtedy. Ładnie założyłem, ładnie. Prawda? Dopasowane. Proszę bardzo. O, jaki piękny! Jak ty ładnie teraz wyglądasz. Masz lewitujące dłonie. Bardzo gustownie to wygląda. Elegancko, dobrze. I co teraz? No nie! No wiadomo. Wiadomo. Gdzie jest manekin? Gdzie jest manekin? Muzyka zaczęła grać. No nie wiem, idę zobaczyć na dół. Co to? O, jak tam jest przytulnie, ładnie. Ale to jest przyjemnie. Może manekin chciał się odwdzięczyć za to, że go poskładałem do kupy, co? No ja nie wiem, no ja bym był wdzięczny za to, że tak się stało. Ale tutaj nic nie mogę podnieść, zobaczyć. Nic kompletnie. Monofilm. Jakiś film. Co to? It remains quite unclear as to what has transpired, but police assure us that they will leave no stone unturned in this investigation. Dobra, może lepiej to odłożę, co? Zamknięte, zamknięte, zamknięte. Jakaś tragedia. Oj! Tragedia to ja zaraz przeżyję. Co się dzieje? Nie chcę tego. Dobra, spokój. Spokój. Ja myślałem, że to ten manekin się... siedzi. No, dobra. Co, niżej jeszcze idziemy? Chyba niżej, dobra. Lecimy w dół. Fajnie. Czemu ty mnie straszysz? Przecież ja cię poskładałem do kupy. A w ogóle masz inaczej ręce. Może on się mści za to, że ja mu te ręce źle włożyłem. Dzień dobry, panie manekin. Manekin dopuścił się morderstwa? A nie, to jest manekin też. Uff, dobrze, to manekin. Spoko. Wodę spuszczę, nie spuszczę wody. Lisa! O nie! A tu się w ogóle nie odbija. Nie odbija się nic. Dobra, nie czepiam się, nie czepiam. Dobra. Spędzi mnie twarz. Dobra. Halo. Panie manekin. Panie manekin.
już go nie ma. Tam też się pali światło. O! Dobra, teraz można zejść na dół. Zobaczymy, co tutaj jest. Dzień dobry. Pamiętacie, tu gdzieś było to coś? Że tak się dziwnie robiło się. Ale nie wiem, gdzie to było. Czy to było w tym pokoju? Turn. Tak chyba będzie przyjemniej. Nic tu nie ma, nie ma, nie ma. W ostatniej? Nie. O, światełko, nagle wszystko działa. A w ogóle chyba nawet lepiej to wygląda ogólnie, nie? Co to? No dobra, dali takie elementy, żeby można było sobie zobaczyć, ale to nic nam nie daje kompletnie. Może tutaj coś jednak. No nie. No nie. Dobra, idę, panie manekin. Albo nie. Wychodzę. No nie wyjdę. Wiadomo, nigdy się nie da wyjść z tego domu. Bym się zdziwił, jakby tak raz zrobili, że można wyjść. Kolejne trupy. O, a nie, to nie trup. A może to trup? A może tych ludzi zamieniają w manekiny? Może to są ludzie i oni są zamieniani w manekiny? What? Czego ode mnie chcesz? Nie krzycz mnie tak. Głośno mam słuchawki, kolego. No dobra. Zniknął. Sprawdźmy sobie te drzwi. Zamknięte, zamknięte. Ekstra. No to sobie nie wejdę. No coś mi się wydaje, że się nie uda. Albo się uda. Może być, że się uda jednak. Cześć, maneki. Przepraszam bardzo. Co się stanęło? Co się stanęło się? To było dziwne. Czy to było tutaj? Nie, to było chyba na górze gdzieś. Gdzie tak dziwnie to działało. Ojej. Wow. Oni sobie rozmawiają. Cześć. Alright, just taking photo my favorite guest. O nie, ona... Co się dzieje? Dobra, gdzie idziemy? Znowu to. Mam to dać do aparatu? Nie wiem. Mam to wziąć, ale do czego ja mam to wziąć? No nie wiem, weźmiemy sobie to. Może na górze się czegoś dowiem o tym więcej. Tylko żeby mi ten manekin nie wylatywał. Najpierw na dół zejdziemy? Nie. Dobra, na dole jest zamknięte, tam nie przejdziemy. Lecimy do góry. Mr. Manekin? Manekin? Mr. Manekin? Nie wiem, gdzie mam to zanieść. Nie mam pojęcia. Ale wolę zachować czujność. Tutaj nie wejdziemy, tutaj nic nie ma, ok? Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Tutaj? Nie. A zobaczę, na wszelki wypadek zobaczę. I to chyba było tutaj, tak? Takie dziwne, no.
Może tutaj tam? Nie, bez sensu. Myślałem, że do aparatu mam to wsadzić, ale chyba nie. Jest ciemnia! O, no to w ciemni musimy to zamknąć na pewno. Potrzebujemy takiej maszyny specjalnej do naświetlania kliszy. Tylko, że tu nie ma kliszy, nie ma tego bajeru. Jest! O, właśnie o to mi chodzi. No tak to nie działa, no tak to nie działa, chyba że... No nie, no tak to nie działa. Dobrze. Bierzemy teraz to do roztworów. No właśnie, mamy. No dobra, to tak zrobimy jak nam każe gra. Jest wywoływacz. Musimy teraz to oczyścić. No tak to nie działa, ale dobra. No, w sumie i tak, bardzo dobrze to było zrobione, bo ogólnie tak się to robi. Tylko to, no troszeczkę inaczej, ale bardzo podobnie, więc nawet spoko, że ktoś to ogarnął. Ale mam tu zdjęcie coś zrobić z nim? Bo ja nie wiem. Przepraszam bardzo. Powinny mi utrwalić, bo na razie tylko wywołałem, ale dobra. Idziemy. Halo, halo. Nie. No to na górę najpierw zerknę, co? A może ja mam znaleźć ten pokój z tymi dwoma manekinami, co? No są. No się zrobiło ładnie. Dobry wieczór. Nie stawiaj nóg na krześle. Jakieś pierdoły. Pierdoły znowu. Możliwe, że ona się cofa w przeszłość, albo to jest przeszłość tego manekina, nie wiem. Może to jeszcze wezmę ze sobą, nie wiem, na wszelki wypadek wezmę. Zniknęły całkiem. Tyle? Okej. No dobra, no to mamy drugi horror o manekinach, ale ten jakoś tak... Chyba tamten mi się nawet bardziej podobał, bo budował fajny klimat. A to było fajne na pewnych momentach, było spoko, ale na końcu chyba zepsuli jednak to demo, troszeczkę tak... Tak mi się wydaje, że troszeczkę zepsuli na końcu. No nic. Tyle. To już koniec naszego odcinka z serii Straszydło. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki liczne za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, nara!